Artur Szpilka z nowym trenerem Ronnie Szycem. Jego siódma walka w USA. Szpilka kontra Taj Kope. Artur Szpilka, 17 zwycięstw, 12 przed czasem, jedna jedyna przegrana. I za chwilę jego starcie z 39-letnim Tajem Kobem. Szpilka 106,1 kg, prawie 5 kg więcej ważyły przed tym pojedynkiem niż przed walką z Adamkiem. Taj Kope 112 kg, no ale i tak się odchudził, ważył już 270 funtów, 121,5 kg. Taj Kope z 10 ostatnich walk 6 wygrał, 4 przegrał, ale z tych 6 zwycięstw 5 nad rywalami z demokratywnym bilansem, szczególnie nabijał sobie bilans, obijając puszkę od piwa o nazwie Jason Nicholson, pokonał go 3 razy na dystansie 6 rund, walczył tylko z dwoma bokserami znanymi, z Wilderem i Chazem Fairspoonem, oczywiście przegrał. Tylko 6 razy spotykał się z rywalami, którzy mieli dodatni bilans. 5 razy przegrał, raz wygrał z rywalem, który miał bilans 5-1-2. No, ma 39 lat. No, powiedzmy sobie szczerze, to już statek, który zatonął, wyciągnęli go z dna, odmalowali i wystawili na Szpilkę. No, jeżeli znów nie zatonie, po ciosach Szpilki będą zaskoczone, ale czy jest sens wyciągać zatopiony statek i malować go? No, mam wątpliwości. To zależy statku, na tym statku było przebywane. Słuchaj, pochodzi z Oklahomy. Jego największy sukces Taja Kopa to mistrzostwo Oklahomy po zwycięstwie nad Chadem Dawsonem 2-1. No to było właśnie to jedyne zwycięstwo Kopa nad rywalem z dodatnim bilansem. Oklahoma jest słynna z tego, że tam wprowadzono po raz pierwszy na świecie parkomaty, zainstalowano je w 1935 roku. O dobrych bokserach z Oklahomy nie słyszałem. No, Szpilka, spokojnie jest faworytem. To dla niego nie lekceważy rywala, no ale powinien być dobry sparing. Dobry dzień, lewy prosty Szpilki na tułów. Prawie prosty doping publiczności dla Szpilki. Artur. Krótki lewy szpilek. Roni Szyjc mówił, że najwięcej uwagi w tym krótkim miesięcznym treningu ze szpilką przykładali do czasu powrótkowych. No i mamy pierwszy lockdown. Wyzywka pierwszej rundy. To nic. Nie. Teraz dopiero. No i już Szpilka pokazał swoje panowanie. Kop ma przydomek Tygrys, ale trochę wyleniały. Na rożniku Szpilki Ronnie Szyjc. Popatrzmy jeszcze raz. Ale wysierpowy tutaj. Zakończył po skuteczną akcję Artura Szpilki. Lewy sierpowy w ucho. I poleciał na deski Kop. Ronnie Szyjc. Poznałem go, proszę Państwa, niesamowita historia. To jest 1976 roku, jako młodziutki dziennikarz, prawie 40 lat temu. Ronnie Szyjc przyleciał wtedy do Warszawy na mecz Polska-USA.
wygrał z naszym brązowym medalistą olimpijskim Kazimierzem Szczerbą w drugiej rundzie w rewanżu w Gdańsku. Przegrał. No i Ronnie Shields pomagał mi w przeprowadzeniu wywiadu z Johnnym Big Tatem. To był taki wówczas gwiazda amerykańskiej reprezentacji i służył tam jako notariusz, bo okazało się, że Johnny Big Tate jest analfabetą, nie potrafi ani mówić, ani czytać, ani pisać, jak trzeba było zapisać nazwisko trenera, jakieś tam szczegóły, to Tate wzywał, no proszę, mamy drugi nam downę, nie? Nie będzie liczył, nie sędzia uznał, że to było potknięcie, brak równowagi u Koba. No, mamy, co się odlecze, to się nie ucieszy. Drugi znów. Mocno bucho i drugi raz leży tajkowy. No to proszę Państwa, naprawdę świetna robota i lekka dla Szpilki. Ma dostać za ten pojedynek $100,000. Oczywiście brutto, no bo potem jak zapłaci podatki, zapłaci trenerowi, to nawet połowy z tego nie dostanie. No ale jak na niespełna ile tam, 4 minuty roboty, to panie Andrzeju, całkiem nieźle, a byłoby jeszcze więcej, gdyby ta walka była transmitowana przez amerykańską telewizję, ale nie jest, jest transmitowana tylko do Polski. No przecież potwierdziło się to, co mówiłem o Kobie, że to jest zatopiony okręt prawie 40-letni, który wyciągnęli, pomalowali, żeby walczył ze Szpilką. No, nie mogło się to skończyć inaczej, że niż tym, że Szpilka znów go zatopił. No cóż, niewiele można powiedzieć tutaj o wpływie Roniego Shieldsa na Artura Szpilkę. No za krótko. No nie, no przede wszystkim krótko okres przygotowań. Wiadomo, że pierwsza walka, więc no to jest proces, który na pewno będzie się rozwijał i poczekamy następne pojedynki Artura. Pierwsza minuta, 42 sekunda drugiej rundy, wygrywa Artur Szpilka, to jego 18 zwycięstwo, 13 przed czasem po stronie przegranych, wciąż tylko ta jedna, jedyna przegrana z Jenningsem. Gratulacje dla Szpilki, no powiedzmy szczerze, rywal nie był wymagający, przydomek Tygrys, Tygrys wyleniały. Będziemy mieć niedługo wywiad Artura Szpilki z Mateuszem Borkiem. No cóż, jest Mateusz Borek, jest Artur Szpilka, za chwilę wywiad. No jedno jest pewne, posłuchajmy. Blisko 6 godzin interwiu, oczekiwania i szybka robota w Chicago. No tak, no ja mogłem to skończyć wcześniej, widziałem, ale mówię, spróbuję. Nie chcę się też napalać, to jest kolejny mój etap. Widziałem, że już trafiłem, mogłem poprawić, ale chciałem troszkę zobaczyć, jak to ten, no, nowy trener, nowe wszystko, ale spokojnie. Jak człowiek trochę poczekał, to chciał trochę poboksować, także tutaj zacząłeś w tej pierwszej rundzie dosyć spokojnie. Trzy, bodaj cztery ciosy doszły na dół, także gdzieś tam od razu nie szukałeś głowy. No i potem ta pierwsza kombinacja, prawy, lewy, od razu zachwiaje swoim rywalem. To był początek końca. Miałem takie wrażenie, że już od tego momentu za bardzo nie chciał boksować. No tak, no tak jak powiedziałem, ale kolejna nauka, mam nadzieję, jak najszybszego startu z lepszym przeciwnikiem, może Aureola, może Aguilera. To już pytanie do moich, musimy iść, to już do moich promotorów. A powiedz, jak wyglądał ten kontakt z Ronim? Najbliższe, no to od początku to co mi gadał, wyjść spokojnie, prawy, prosty, zacząć akcją, ściek, podgródkowy, nie szukałem podgródkowych, bo się nie dało. Artur Szpilka, dziękuję bardzo. Dziękuję. A więc wysłyszeliśmy Artura Szpilkę nad tym. Cóż, można tutaj jeszcze dodać, Tajkop.